Kamil Hanas. Dziś opowie o tym, jak wygląda jego dzień. Zagościmy w jego domu, wybierzemy się na spotkanie z dziećmi, zajrzymy też na trening. Dzień zaczynamy od spotkania nazajutrz po wygranym meczu z Walencją, w którym Kamil zdobył 12 punktów, a w ostatnich minutach trafiał bezbłędnie ważne rzuty osobiste na wagę zwycięstwa. Ta fajna atmosfera na trybunach bardzo nam pomogła i chciałbym kibicom podziękować i zawodnikom za to, że powalczyliśmy, a kibicom za to, że po prostu nas mocno wspierali. Nawet ten alarm ich nie przestraszył, choć niektórych ten alarm wystraszył na tyle, że zaczęli wychodzić, bo zauważyłem, że już nawet niektórzy wybiegali. Wstaję gdzieś godzinkę, półtora godziny przed treningiem, tak żeby troszeczkę z rana się ogarnąć, coś zjeść i idę na trening. Trochę mam bliżej w tym sezonie, więc mogę sobie dłużej pospać. A śniadanko powiedz, co tam lubisz jeść, albo co powinieneś jeść, nie wiem, może macie jakieś tam okazy, prykazy? Ostatnio takie tutaj mam ulubione danie, owsiankę, ale myślę, że to z wiekiem polubiłem, bo no, przyznam się szczerze, robiłem dość duży błąd jako już jeszcze młody chłopak. Dalej jestem młody, ale jako tam junior czy dwudziestokilkulatek nie jadałem śniadań. Nie, jakoś nie miałem tego w nawyku. Teraz jednak wiem, że to jest dość ważne, żeby mieć się mocne cały dzień. Też miałem z tym problem. No ale powiedz, sam sobie robisz, żona tobie robi. Jak dobrze wygląda podział obowiązków w waszym domu? W tamtą strefę z tyłu, że tak powiem, nie wchodzę tam, żona rządzi, więc mam to szczęście, że ona to jednak przygotowuje. No a jak jesteśmy w hotelach, no to wiadomo, wszystko jest gotowe na miejscu. Trochę leniwy jestem, ale jednak tutaj Madzia dobrą robotę robi. W południe dołączają do nas Adam Chrycaniuk, Aaron Cel i trener Andrzej Adamek. Razem jedziemy do szkoły. Kamil, jedziemy teraz do dzieciaków, do przylepu. Powiedz, jest to jakaś taka od czasu do czasu fajna odmiana od tej tych regularnych treningów, meczów, tego takiego rytmu? Na pewno te spotkania są fajne, no wiadomo, bardziej dla dzieci, bo dla nas jest to jakby też dobra sprawa, ale myślę, że większą radość dzieciaki mają i właśnie jedziemy do przylepu. Ale to chyba fajnie tam zobaczyć, nie wiem, ten szał dzieciaków, jak krzyczą, Kamil, Hanas. Na pewno. Dzieci się bardzo cieszą, aczkolwiek małe dzieci też czasami no, nie wiedzą, kto przyjechał, ale kibicują na pewno zespołowi. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, czy się uda. Takie 5-10 minut. Podzielimy się na grupki, żeby każdy z was pokazał jakieś. Jestem sędzią. Dzisiaj takie zalecenie jest, żebym odpoczywał. Dosyć mocno stukłem kość w stopie i taka dzisiaj jest decyzja. Spotkania z najmłodszymi kibicami zespołu to jeden z elementów życia zawodnika. To dzięki takim akcjom dzieci mają okazję poznać na żywo swoich idoli, dostać autograf, zrobić sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie lub nawet rozegrać razem mecz. Było bardzo sympatycznie. Dzieci widać zainteresowane i zorientowane w koszykówce. Parę osób przychwaliło, że były wczoraj na meczu, więc fajnie. Myślę, że dzieciaki są zadowolone. Dostaliśmy prezenciki, koszuleczki. Także fajnie i oby więcej takich spotkań. Co teraz? Jedziemy na zakupy. Cip. Mareczku, przecież to są świnki. Co się mama dziwi? Skąd ma dziecko wiedzieć? No, tutaj taka agroturystyka, super klimacik. Nie, Pepe? No, spoko. Jedziemy właśnie fileciki takie kupić z kurczaczków. Tutaj mamy zadanie zrobić zakupy. Jedziemy obiad, wy też wiecie. Żona kazała? Nie kazała, tylko taka sytuacja dzisiaj, nie? Nastąpiła. Dobra, tam później. Makaroni? Muszę się skupić, nie? Chiński. Pomóżcie mi.
Ładnie popadli by w kałabaki. Czort karty rozdali. Ja kury nie zabiję. Za bardzo przybyłam. Film kręcimy, właśnie mnie nagrywają. Dzień ze mną. No. No to cześć babcia, cześć. Ja byłem, nie widzę. No teraz jesteśmy po wizycie w szkole. Madzia zrobiła obiad kurczaka, którego widzieliście na filmie. Złapaliśmy go. Łatwo nie było. Łatwo nie było. Dobry obiadek, idziemy spać i potem drugi trening. No to teraz czas na drzemkę. Tutaj jest sypialnia, ale tam nie macie wejścia. Na razie, do wieczora. Teraz jedziemy na drugi trening. Pospałem, kawka wypita, więc do roboty. Otwieram drzwi. Mówię dzień dobry, chociaż zazwyczaj pierwszy jestem, to nikomu nie mówię. Idę do Wicia, trochę gadamy, potem się zatejpuję i jestem gotowy. Wicia, ojca nie widział? A on mi w polu powiedział. No w polu będę. To jest nasza szatnia, każdy ma swoją szafkę. Buty trochę jest, w miarę czysto jest, w miarę jest poukładane. Mamy sprzęt grający, on troszeczkę DJ-uje od czasu do czasu za moim. I tak to wygląda. W magicznym gabinecie Witek się nami opiekuje z Krzysiem i jak wyrocznia przyjmuje wszystkie kurde nasze historie i właśnie tam sprząta sobie. Proszę zobaczyć, zestaw wody. Mój przyjaciel cały czas to robi, ten ruch. Nie podoba mu się, nie podoba. Nic mu się nie podoba, jest nieszczęśliwy tutaj. No i tak to, nie? A treningi? Powiedz, jak zazwyczaj trenujecie? Dwa razy dziennie trenujemy, od 10 do 12. W tym sezonie troszeczkę częściej trenujemy, od 19 do 21. Więc taki jest plan dnia. Po treningu jedziemy na kolację. Dziś Kamil i Magda wybierają kuchnię włoską i tym razem poza domem. Przyszliśmy sobie tutaj na kolacyjkę, zjedliśmy dobre jedzenie. Wiadomo, nie zawsze wychodzimy na kolację do restauracji, ale od czasu do czasu dla urozmaicenia trzeba gdzieś wyjść. Tak ten dzień mija, czasami też jedziemy do Wrocławia, do rodziców. Filmy jakieś? Tak. Zdecydowanie filmy. Ostatnio zamiast chodzić do kina, chyba że film jest naprawdę warty, to oczywiście idziemy do kina, ale tak to kupujemy sobie filmy na Blu-rayu i siedzimy w domu i tak oglądamy też kino. A z chłopakami czasami gdzieś tam wychodzicie? W tym sezonie jest bardzo dużo tych meczy i rzeczywiście, jeżeli chodzi o te moje 3 lata spędzone, to jakby najmniej tego czasu spędzamy wspólnie poza jakby drużyną. Bo też czasami jest tak, że no, tak dużo razem jesteśmy, że trzeba odpocząć od siebie. Ale o czym, co mnie pytałeś? Kamil, jesteś nocnym Markiem, lubisz posiedzieć sobie wieczorami? Markiem? Nie, jestem. Jestem Kamil. Nocnym Kamilem. Jestem nocnym Kamilem i generalnie jest tak, że po meczach i po treningach jest adrenalina i no nie da się szybko zasnąć, więc tutaj troszeczkę czasu spędzam w moim studiu, albo gram, albo film oglądam, albo na internecie. Nie robię nic specjalnego, praktycznie to samo co większość ludzi w wolnym czasie. O której zazwyczaj chodzisz spać? No to jest dobre pytanie. Generalnie o tej północy już jest się w łóżku, ale z tym zaśnięciem jest różnie. Generalnie jest też tak, że gdy się nie wyśpię no, w nocy, to każdy z nas praktycznie odsypia to w ciągu dnia, no bo mamy tą przerwę jakby po obiedzie na te 2-3 godzinki, żeby się jeszcze przespać przed drugim treningiem. No to dzień dobiegł już końca. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zobaczyliście, jak wygląda życie koszykarza od tej drugiej strony. Jeżeli wam to się spodoba, to będziecie mogli zobaczyć następne gości. Nara! Dobranoc! Cześć!